IKS-u, którzy przed chwilą znajdowali się w natarciu, a teraz chorzowski ruch, niebiescy w akcji, atak lewą stroną. To początek spotkania, bardzo groźna kontra i tutaj w doskonałej sytuacji znalazł się Roman Dąbrowski, ale nie potrafił wykorzystać tej dogodnej sytuacji do zdobycia pierwszej bramki już na początku spotkania. Teraz Dariusz Gęsior w 8 minucie popisał się strzałem w poprzeczkę i też bramkarz Janusz Jojko i piłkarze GKS-u mieli sporo szczęścia, bowiem chorzowianie mogli zdobyć bramkę bardzo szybko po tej akcji w pierwszej minucie i później po strzale Dariusza Gęsiora. I kolejna sytuacja stworzona przez niebieskich, teraz jednak zbyt niefrasobliwie napastnik chorzowskiego ruchu oddał niecelny strzał, ale łatwo to mówić. Teraz Piotr Mosur efektownie wszedł w pole karne i w dalszym ciągu w natarciu niebiescy. Z tych wybranych fragmentów można by odnieść wrażenie, że na boisku w pierwszej połowie dominowali piłkarze chorzowscy, ale jednak katowiczanie rewanżowali się równie groźnymi kontrami. W sumie pierwsza połowa tego spotkania wyrównana. Sporo sytuacji po jednej i po drugiej stronie boiska do przerwy. Rezultat bezbramkowy. Warunki bardzo trudne. Mecz rozpoczął się przy padającym śniegu. Później temperatura powietrza zmieniła się. Śnieg przeszedł w deszcz, później znów padał śnieg. Do przerwy rezultat bezbramkowy, a jakie warunki panowały, to Państwo sami widzą. Bardzo dobre tempo, sporo akcji i niebywała waleczność piłkarzy obu drużyn. To można było powiedzieć o przebiegu pierwszej części tego spotkania, które obserwowało moim zdaniem około 6 tysięcy widzów. Oficjalny komunikat mówi o 4100 widzach, którzy byli obecni na tym stadionie. Przy czym kibice ci dopingujący przeważali rodem z Chorzowa, a więc niebiescy mieli tutaj znacznie głośniejszy doping aniżeli gospodarze. Kolejne minuty drugiej połowy i sytuacje dla chorzowskiego ruchu. Teraz Mieczysław Szewczyk minął się trochę z piłką i w akcji Katowiczanie. Z numerem 11 Zdzisław Strojek. Szuka partnera. Bardzo agresywne krycie. Piotr Świerczewski zdecydował się na oddanie strzału, jednak nie znalazł zrozumienia u swoich partnerów. I kontra w wykonaniu niebieskich. Michał Probierz zdecydował się na dalekie podanie do przodu, ale jednak nie zdążył żaden z napastników, ani Roman Dąbrowski, ani Radosław Gilewicz. Maciejewski zaczyna akcję. Znów podanie na połowę przeciwnika. Piotr Kołodziejczyk uspokaja trochę grę. I znów Katowiczanie, faulowany teraz napastnik Katowic, właściwie rozgrywający Piotr Świerczewski. Rzut wolny, odległość od bramki około 25 metrów. Tym razem strzelał Krystian Schuster. Na zmianę. Raz Roman Szewczyk, raz Krystian Schuster. I z ósemką Adam Ledwoń próbował skonstruować akcję. Nie udało się w natarciu chorzowianie. Mirosław Mosuj. Znakomite przejście Dariusza Grzesika, Radosław Gilewicz i w 60 minucie w ten oto sposób chorzowianie zdobyli pierwszą bramkę. Prowadzenie po bardzo ładnej akcji, znakomicie rozegranej pomiędzy Mirosławem Mosurem i Radosławem Gilewiczem. Nie bez winy był tutaj Dariusz Grzesik. A więc 60 minuta prowadzenie gości. Kolejny rzut wolny. Tymczasem Roman Szewczyk zamiast strzelać przekazał piłkę Adamowi Ledwoniowi. No i tutaj nie udało się
napastnikom GKS-u sięgnąć tej piłki. Katowicianie w dalszym ciągu atakują. Pożowianie lubią taki styl gry. Czyhają wówczas tylko na możliwość przeprowadzenia kontry. Teraz Dariusz Gęsior, ale znakomita interwencja Janusza Jojki zapobiegła utracie bramki. Katowicianie nadal przy piłce, a więc sporo emocji. Sporo, znakomite tempo, walka do końca. Bardzo dobry mecz mimo niesłychanie trudnych warunków. Adam Kucz dopiero co wszedł na boisko. Teraz przekazał piłkę Piotrowi Świerczewskiemu. I Adam Kucz znalazł właśnie tę lukę. Piotr Kołodziejczyk ma słuszne pretensje do swoich kolegów. Zostawili taką, nawet nie lukę, dosłownie parę szerokości, bodaj pół metra. I Adam Kucz znakomicie uderzył tę piłkę, trafił dokładnie w to miejsce, tam gdzie chciał, w 66 minucie. W ten oto sposób katowiczanie zdobyli wyrównującego gola. W tym momencie spotkanie jakby rozpoczęło się od nowa. Ten rezultat remisowy w tym momencie, w 66 minucie, nie mógł satysfakcjonować przecież żadnej z drużyn. Adam Kucz znów w znakomitej sytuacji, ale zdecydował się na strzał w tak zwany krótki róg i Piotr Kołodziejczyk wyczuł jakby jego intencje, interweniował w kierunku, w którym ta piłka rzeczywiście poszybowała. I znów w akcji katowiczanie, teraz napastnik GKS-u na pozycji spalonej, sędzia, pan Marek Kowalczyk, oczywiście nie mógł uznać tej sytuacji. I znów blisko bramki Janusza Jojko byli chorzowianie, ale stracili piłkę i teraz Marek Świerczewski, Adam Kucz. Wprowadzenie Adama Kucza i Dariusza Wolnego w drugiej części spotkania w 65 minucie właściwie spowodowało pewne ożywienie gry. Wiadomo, że w tak trudnych warunkach piłkarze niewielkiego wzrostu, o niewielkiej wadze znacznie lepiej poruszają się na tej grząskiej, śliskiej murawie. W dodatku jeszcze zawodnicy będący w pełni sił. Mieczysław Szewczyk rozpoczyna akcję Chorzowian. Niecelne te podania. Warunki już coraz trudniejsze. Piłka zmienia kierunek, wytraca prędkość. Nie wiadomo, jak tę piłkę podawać. Właściwie najlepiej podawać ją w powietrzu. I znów w akcji Chorzowianie. Radosław Gilewicz, Roman Dąbrowski. Często byli zatrudniani. Tu zdecydował się na strzał Jacek Bednarz. Jednak strzał niecelny, nieskuteczny. Im bliżej końca meczu, tym gorzej było ze skutecznością i z celnością podań, ale trudno się dziwić piłkarzom, którzy włożyli jednak sporo wysiłku. Grać w takich warunkach to rzeczywiście jest trudna sprawa i nie można mieć o to pretensji do piłkarzy. Katowicianie w akcji. No teraz znakomita sytuacja do zdobycia bramki niewykorzystana przez Katowica. Na takie sytuacje niewykorzystane lubią się mścić. Jacek Bednarz, kontratak Chorzowian. Radosław Gilewicz został tutaj odcięty, ale sędzia zdecydował inaczej. Chorzowianie za to rzucali piłkę z autu. Mieczysław Szewczyk zdecydował się na taki zaskakujący strzał w tych trudnych warunkach. Rzeczywiście czasem taka decyzja mogła zakończyć się powodzeniem. Im bliżej spotkania, tym coraz gęstszy śnieg padał, widzą Państwo na ekranie.